dopiero w maju jakąś odporność mogę. Jest to ogromna ulga, ponieważ ja cały rok czekałam na ten moment. Naprawdę ten COVID bardzo nam tutaj, bardzo nas umęczył i psychicznie zwłaszcza, tak? Także i organizacyjnie, i prywatnie, także naprawdę jest to szansa na to, żeby w końcu zacząć myśleć jakoś tak pozytywnie. Ja czuję, że w Polsce nauczyciele są troszeczkę gorzej traktowani i też no, taką szczepionkę nam zaproponowano. Nie proponują nam szczepionki, którą są szczepieni lekarze i inne grupy zawodowe. Chociażby, no nie wiem, lepsza nawet szczepionka jest dla seniorów niż dla nauczycieli. Uwaga, moi drodzy, może sprawdzimy sobie wasze zadanie. Kto chciałby przeczytać? Proszę, Michał. No jestem też trochę tym taka zdezorientowana i no nie czuję się z tym dobrze, ponieważ no nauczyciele no też ze względu na chociażby wynagrodzenia też są gorzej traktowani i tutaj jest no kolejny raz, kiedy tak nam się troszeczkę pokazuje, gdzie jest nasze miejsce. Widzę w tym moim wyborze więcej plusów niż minusów. Czyli jakaś ochrona, mam nadzieję, po tej szczepionce będzie, w jakiś sposób będzie ochroniony mój organizm. W jakimś procencie.